patrzysz właśnie na człowieka, który przyznał się do popełnienia 70 morderstw. Skazany został jednak tylko za jedno. Media i społeczeństwo szybko nadały mu przydomek wampira z Bytowa. Jaka jest jednak jego historia? Czemu ostatni dom, gdzie przebywał, jest obecnie opuszczony i wystawiony na sprzedaż? Oraz wreszcie, kim jest jeden z najbardziej znanych zabójców w Polsce? Dziś postaramy się odpowiedzieć na te pytania, podążając ścieżką wampira. Leszek Pękalski urodził się w ciąży bliźniaczej 12 lutego 1966 roku w małej kaszubskiej wsi Osieki. Matka poświęcała mu niewiele czasu, dlatego wychowywał go dom dziecka, babka, a w końcu wuj. Wampir od urodzenia był lekko upośledzony, z czego drwili z niego rówieśnicy w szkole, a on z tego powodu nie mógł odnaleźć się w społeczeństwie już jako dziecko. Leszek był typem podróżnika. Dużo jeździł po całej Polsce, próbując usilnie znaleźć żonę. Po jednej z takich podróży wrócił z wyrokiem 2 lat pozbawienia wolności za gwałt. Ostatnim miejscem zamieszkania Leszka była rodzima wieś Osieki. Pomieszkiwał on tu u swojego wuja, którego niedawno przeniesiono do mieszkania socjalnego, a dom stoi opuszczony. Udajemy się na miejsce. W lewo jest po prostu, chociaż tam jakby czerwona jest jego chata, się... jest jego chata, no. Widzisz ją? Mhm. Tu. Aha. Widzicie? No, to jest to. I pani sobie stoi z dzieckiem na huśtawce. Chodźcie, podejdziemy do niej, zagadamy, co nie? Bo oczywiście, to... że... I tak inaczej nic z tego nie będzie. Jestem ciekaw, czy w ogóle będzie chciała zamawiać. No. Trzeba pogadać, no. To jest rodzina, nie mogę. Dobra. To dziękujemy bardzo. To jest budynek z 1926 roku. Okna są. Okna są jednak. A tam u góry mieszkał wampir. Ale zobaczcie, że jeszcze niedawno ktoś tutaj mieszkał. To jest świeża antena. No, zgadza się. Jego wujek. Figurka Matki Boskiej. Widać ją w tym miejscu. A tam? Jeszcze jakiś kaloryfer chyba jest. Ciężko jest tu złapać ostrość, bo jest ukurzony strasznie. No ale pan Pękalski mieszkał... Miał pokój na poddaszu, czyli... Tak, to jest jego pokój. Tu. Albo tu, albo tu, co nie? A od tamtej strony? Nie, tam jest samochód zaparkowy. Zobacz w ogóle, jaki ten dom jest wąski. No to jest takie doklejone. Bacz, to jest rozwalone wszystko. On już jest na sprzedaż wystawiony. Chyba za 50 tysięcy można go kupić. No jakby aukcja, ta licytacja się chyba odbywa, się zaczyna. Do gołej cegły jest tam przybity. No bo tak. Wiesz, no, dom jest naprawdę zapuszczony niestety. Już jego wujek, który tak naprawdę stąd się wyprowadził, też już był starszym człowiekiem, który nie miał sił po prostu robić coś w tym gospodarstwie. On do mieszkania socjalnego chyba poszedł. Zgadza się, więc po prostu go przyniesie do mieszkania socjalnego, a to zostało pozostawione same sobie. Sąsiedzi wiedzą, że tutaj jesteśmy, powiedzieli, że no w sumie możemy sobie podejść, nagrać. Raczej nie chcą o tym gadać. I tyle. No i tyle. Wejście do domu wampira z Bytowa. Już pewnie zamknięte niestety. A jednak nie. No. Wszystko jest tak zawalone, że... I właśnie tam jest to poddasze, w którym mieszkał sam wampir. Nie chcę wchodzić dalej. Czekaj, może ci poświecę. Ale rzeczywiście... Jest to w mega złym stanie. Zobaczcie. Zobaczcie, co są obrazki święte. No. Tutaj było coś na zasadzie łazienki czy toalety. Dalej znowu ściana zawalona. A tutaj toaleta. Wiadomo, że to jest domek na wsi, więc ludzie raczej religijni są. A nie masz wrażenia, że to trochę jakby odpokutować chciał? Ale co, wuj? No, no zobacz, ile tego jest tutaj. Zgadza się. To jeszcze piec kaflowy. Krążą legendy, że w ogóle człowiek, który ten mieszkał tutaj, wuj, zamiast palić drzewem, później już palił samą podłogą. Po prostu był stary. Nie miał sił.
pracować, więc go przenieśli do domu socjalnego, a tam na poddaszu mieszkał Leszek. I z jakikolwiek sposób da się na górę wejść? Co? Da się jakkolwiek na górę wejść? Nie wejść. Chodź, Łukasz. Jedyna rzecz, która tutaj się potwierdza, to to, że ludzie nie chcą brać udziału w żadnych wywiadach. W sumie się im nie dziwię. Pani nam wytłumaczyła dość niewiele, natomiast tutaj pana przed chwilą spotkaliśmy, którego siostry chodziły z Leszkiem do jednej klasy do szkoły i nawet chodzili razem do lasu i na jagody. Możecie ich słyszeć w tle, bo oni tam cały czas rozmawiają. Natomiast jego zdaniem te wszystkie morderstwa, o którego później oskarżali, ale tak naprawdę nie udowodnili mu tego, to wszystko mu to doklepali. No była to osoba lekko upośledzona, tak? Tego możemy być pewni, znaczy jest. Natomiast podobno rodzice troszeczkę z niego robili wariata, no i z czasem media, policja, prokuratura, no. Ale pokazał nam jedną rzecz, a mianowicie miejsce, gdzie zamordowali Sylwię. Mamy je zaznaczone na mapach. I za chwilę tam pojedziemy i zobaczycie ten krzyż. To chodźcie. Powiem wam, domek mały, no ale czego mogliśmy się spodziewać. I fajnie, że udało się wejść do środka. No. Ale teraz jedziemy tam, gdzie ten krzyż, tak? No, trzeba uzupełnić historię. Mam to zaznaczone, to nie? No dobra, no to chodźcie. Byliśmy w miejscu, gdzie w sumie cała ta historia się zaczęła. No on tam tak naprawdę mieszkał tego wuja chyba 2 czy 3 lata. Bodajże, no ale to jest takie jedno z niewielu miejsc, które jeszcze jest i które można udokumentować, więc też chcieliśmy wam je pokazać po prostu. A druga sprawa, też dobrze udało się porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami, bo no, też rzuciło lekkie światło na całą tę sprawę. Fajnie, że ten pan do nas tak podszedł, bo to było z takiej pierwszej ręki, to nie? No, że on tak naprawdę z bardzo pierwszej ręki, bo jego siostry chodziły z nim do szkoły, więc to jest też dużo. No a teraz jedziemy na miejsce, w którym wampir z Bytowa tak naprawdę... No za to, co się tam stało, został skazany. Tak, zostało mu to jest jako jedyne jego przestępstwo, które zostało udokumentowane, udowodnione. Zostały nam ostatnie 2 minuty, jeżeli nawet nie mniej trochę. Jeśli znajdziemy miejsce od razu. No właśnie, teraz trzeba się rozglądać właśnie po lewej i po prawej stronie. Zgadza się, ale zależy, po dwóch stronach miał być rowy, no na tą chwilę nie widzę. Musimy zjechać z tej ulicy jeszcze, wiesz, głównej. Trzeba szukać tego krzyża, to nie? Jest po lewej miejsce stronie. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Cześć, jak ustawił GPS? My jesteśmy na miejscu. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego zabiłeś? Miałam tylko 17 lat. Zamordowana w 1991 roku. Tutaj mowa oczywiście o tej Sylwii, którą wam wspominaliśmy, która dawała jedzenie samemu Leszkowi, bo chciała mu pomóc i skończyła właśnie tutaj. Ale co jeszcze? To jest główna droga, a z opisów rodziców Sylwii wynikało, że oni musieli tam szukać jej dosyć dużo czasu. No właśnie, oni jej szukali w taki sposób, że szli rowem i patrzyli na lewo, na prawo, na lewo, na prawo. Kiedy Sylwia nie wróciła do domu, rodzice zaczęli jej szukać. Szli właśnie tą ulicą, zaglądając do tych rowów. One kiedyś były bardziej zarośnięte niż teraz. Najpierw tata znalazł siatkę, zawołał mamę, mama potwierdziła, że to jest siatka Sylwii. Następnie znaleźli buty, no i weszli, no tutaj właśnie do lasu. Zobacz, masz nawet wydeptaną ścieżkę już tam. Wydeptana to jest. Tutaj podobno był kiedyś paśnik i możliwe, że nadal jest, trzeba by to zobaczyć. I w tym paśniku właśnie on się ukrywał. Czy nie tyle co się ukrywał, co po prostu mieszkał też, bo bardzo długo on też wyjeżdżał do takich miejsc jak las, gdzie zjadał tutaj jagody i żył. I właśnie w taki oto sposób poznał Sylwię, bo był bardzo głodny, wyjechał do pobliskiego miasta i tam znalazł sklep, gdzie właśnie Sylwia się nad nim zlitowała i dała mu jedzenie. Właśnie się spotkali na wspomnianej bliżej krzyżówce. Drugiego dnia miało być to samo. Miała też tutaj mu dostarczyć jedzenie, no i już niestety nie wróciła nigdy do domu. I właśnie nie chcę go bronić w żaden sposób, ale to też można powiedzieć dosyć smutna historia człowieka, który nie miał matki, nie miał ojca, nie miał tak naprawdę nikogo, a przy okazji był jeszcze, miał problemy psychiczne, nikt nie mógł się nim zająć. Więc może niektórych rzeczy dałoby się
Może niektórych rzeczy dałoby się radę uniknąć. No i pytanie, czy te wszystkie zbrodnie były naprawdę wykonane jego rękoma? Czy po prostu każda zbrodnia była przypisywana człowiekowi, który był po prostu lekko upośledzony? Biegli psychiatrzy po kilkumiesięcznej obserwacji stwierdzili u niego upośledzenie umysłowe i zaburzenia seksualne. Prokuratura, zarzucając mu ogólnie 17 morderstw na przełomie 1984 i 92 roku, finalnie skazała go tylko za jedno. Początkowo wampir przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, a nawet do tych, o których nie oskarżyła go prokuratura i prawdopodobnie nawet nie mógł ich popełnić. Łącznie chodziło o 70 zabójstw. Na sali sądowej wycofał jednak wszystkie zeznania. Ponieważ obowiązywało wtedy moratorium na karę śmierci, a dożywocia jeszcze nie wprowadzono, ostatecznie dostał w tamtych czasach najwyższą możliwą karę – 25 lat. Zakończył ją niecałe 2 lata temu, 11 grudnia 2017 roku. Co prawda wyszedł z więzienia, ale nie na wolność. Został umieszczony w gostyńskim zamkniętym ośrodku, dzieląc podwórko z innymi kryminalistami, między innymi z Mariuszem Trynkiewiczem. Co parę miesięcy badają jego stan psychiczny, czy będzie mógł wyjść na wolność, czy nie. To już nie jest więzienie, tylko taki zakład. Natomiast powiem wam, moim zdaniem raczej nigdy się to nie wydarzy. Nigdy ten człowiek nie wyjdzie na wolność. Pewne jest to, że Pękalski dopuścił się 2 zbrodni, za które słusznie został skazany. Ale czy rzeczywiście morderstw mogło być aż tak dużo, jak początkowo zakładano? Czy może ówczesny wymiar sprawiedliwości nie mógł sobie poradzić ze znalezieniem faktycznych sprawców i znalazł w wampirze kozła ofiarnego? Nie nam to jednak oceniać. Ale możliwe, że poznamy wkrótce odpowiedź na te pytania. Pod koniec odbywania kary przez Pękalskiego Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Policji powrócił do nierozwiązanych spraw, stosując najnowsze techniki kryminalistyczne.